Dzień dobry, moi misie kolorowe. Witam Was w odcinku podsumowującym The Sandbox sezon drugi Alpha, ponieważ on się już zakończył. I chciałbym Wam opowiedzieć, jakie tutaj odczucia w stosunku do tego sezonu, w stosunku w ogóle do gry, którą poznałem dopiero niedawno, którą Wam pokazywałem. Także co? Lecimy z odcineczkiem. I jestem na lobby The Sandbox, które nadal jest oczywiście otwarte. Tutaj można sobie wejść w każdej chwili. Nie można już w tym momencie wejść na doświadczenia, na eksperymenty. Można to tylko i wyłącznie zrobić za pomocą Alfa Passa, który na przykład można wygrać w tym rafflu, czyli w tej, w tej loterii, która właśnie tutaj na nią czekamy. Get ready for the raffle Alpha Season 2, ponieważ za tikety, które można było zdobyć, za rozwiązywanie questów, będzie można taką, taki właśnie wylosować. On w ogóle jest warty, Wartość rynkowa to 2700 dolarów. Natomiast być może uda się nawet mi to wylosować. Jeszcze tego nie wiem, ponieważ jeszcze tego losowanka nie było. Będzie za jakiś czas. Dam wam znać w komentarzu, czy udało mi się coś wygrać i co mi się udało wygrać. I na, czekam, czy wam coś się udało, tym, którzy graliście razem ze mną w tą grę, coś tutaj ugrać na tych tiketach, czy też nie. Natomiast tak zwanym międzyczasie... Ponieważ sezon trzeci będzie dopiero za kilka miesięcy, jeszcze dokładnej daty nie mamy, możecie sobie, jeżeli macie taką ochotę, pograć w gry, które nie zostały... doświadczenia w minigierki, w tej experience'y, pograć które nie zostały opublikowane oficjalnie poprzez Game Makera, czyli tą aplikację, dzięki której można te doświadczenia tworzyć. Tam są one zresztą z ocenami i tak dalej, i tak dalej, więc możecie wchodzić sobie na te minigierki, pograć, mimo że sezon jest aktualnie zakończony. Jeżeli chodzi o moje odczucia co do tej gry, no to zdecydowanie tutaj y, częściowo są mieszane, ale już zaraz wytłumaczę o co chodzi. Y, jest część doświadczeń i eksperymentów w ogóle inaczej. Sama gra daje naprawdę gro możliwości. Y, gra, gro daje możliwości. Y, naprawdę y, nie. Nieograniczone wręcz możliwości. Troszeczkę można tutaj porównać to do Minecrafta, jeżeli chodzi o e, możliwość budowania, tworzenia i wszystkiego po kolei. E, I część tych eksperymentów, które grały na grałem, naprawdę mi się podobały. E, zdarzyło się tam chyba jeden, który, no tak, średnio mi podszedł, szczerze powiedziawszy, ale e, zdecydowana większość tutaj e, działała tak, jak się spodziewałem czyli były to po prostu całkiem fajne, miłe doświadczenia, szczególnie na przykład to doświadczenie z, ze Snoop Dogiem, który zresztą tutaj kręci. E, Właśnie chołupce. Yy, bardzo mi się to podobało. Bardzo przyjemnie się w to grało. Yy, także moje odczucie to takie w, OC w skali szkolnej 5 Plus, yy, no może 5. 5. 5 na na stopniową skalę, grafika bardzo przyjemna, jeszcze się nie do końca zdążyłem przyzwyczaić do tych parkourów, ale myślę, że to jeszcze jest kwestia tutaj przyzwyczajenia się. W ogóle tutaj to są faktycznie ludzie, użytkownicy, którzy sobie tańczą. Jeszcze nie mam pojęcia jak to się robi, ale można wpisywać jakieś komendy, żeby wykonywać różne tutaj, prawda, no, akcje, pomachanie typu, typu tańczenie i tak dalej, a to tam mouse sobie tańczy. No, także jeżeli chodzi o moje odczucia to tyle, jeżeli natomiast chodzi o tego mm, Game Makera, y, razem ze Skibim, czyli z Dawidem, no, tutaj przedstawicielem GamerHash, jest zaplanowany odcinek, w którym pokażemy wam jak się z tego korzysta, jak to y, generalnie, y, no, jak to działa, jeżeli jest to proste, ponoć, bo jeszcze nie miałem okazji faktycznie z tym tutaj obcować. I że te doświadczenia możecie sobie tworzyć sami. Także y, mam szczerą nadzieję, że, y, że, że tutaj obejrzycie ten odcinek ze Skibim. Y, natomiast jeżeli chodzi o właśnie o te doświadczenia i ich tworzenie, no to mogę wam tylko powiedzieć tyle, zdradzić troszeczkę w tajemnicy, bo nie, nie wiem do końca, czy wolno mi o tym mówić, ale, ale trudno. Gamer hash przygotowuje swojego experience, swoje doświadczenia i będą one pokazane w przyszłości. Natomiast mogę wam już zajawić, że y, dwa będą na pewno, i jeden będzie związany z Marsem. A drugi z CS-em i z polską sceną gwiazd CSA. Także no zobaczymy, ciekaw jestem, co tutaj wymyślą w tym temacie, bo no, brzmi to na razie zaskakująco dobrze. Jeszcze raz Was serdecznie zapraszam do tego, żeby zajrzeć sobie na te dwie aplikacje, które e, są związane tutaj z, ze stworzeniem tych kolejnych doświadczeń. Vox Edit, tak? dzięki któremu możemy robić asety, czyli możemy robić krótko mówiąc, te takie pojedyncze, o na przykład coś takiego moglibyśmy sobie zrobić. Taki skalniaczek, tudzież, no to chyba skalniaczek się będzie nazywało, tudzież jakieś. Yy, prawda, swoje, swoje postacie i tak dalej, i tak dalej, no i game maker, czyli już fizycznie robienie kolejnego doświadczenia yy, umieszczonego na jakiejś tam wielkiej planszy, gdzie będziecie mogli tutaj sobie, jak już mówiłem, przejrzeć też yy, nieopublikowane wersje próbne yy, tych minigierek, czy tych doświadczeń, które są dla Was przygotowane, yy, można tam yy, zagłosować, w sensie, no po prostu te najlepsze, te naj, najwyżej ocenione najprawdopodobniej trafią w sezonie trzecim tutaj do, 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 do samej gry. I jak ten sezon trzeci się pojawi, to na pewno pojawią się też e, odcinki z y, jakichś tam doświadczeń. No wiecie, że no, ciekawie jestem, co nowego, co nowego. Nie udało mi się niestety ograć wszystkich tych doświadczeń, no ale to z braku czasu, e, gdyż e, troszkę. Późno się za to wziąłem, no taka jest prawda i nie zdążyłem wszystkich tych doświadczeń zahaczyć. Na przykład było takie jedno doświadczenie, które strasznie chciałem ograć. Race Maze się nazywało, czyli po prostu wyścigi. I nawet nie wiem na czym to polegało, ale mam nadzieję, że było fajne. Co prawda to doświadczenie w ogóle wyszło dość późno, bo ono wyszło dopiero 26 marca, czyli tak naprawdę 5 dni przed zakończeniem sezonu drugiego. No, mam nadzieję, że wam się przynajmniej udało w to zagrać, bo no, mi niestety nie. Czekam na komentarze od Was, które doświadczenie Wam się najbardziej podobało, albo z tych, które ja sam ograłem, albo z tych, które wyście ograli. Czekam na Wasze komentarze w stosunku do tego, co wygraliście na czy wygraliście i co wygraliście na tej prawda, na tym rafflu, na tym losowaniu przez Tickety. Ja sam to na napiszę w komentarzu i z tego miejsca jeszcze raz chciałbym tutaj podziękować za możliwość współpracy w firmie Gamerhash, dzięki której tutaj faktycznie nagrałem te odcinki. Cóż, podsumowanie krótkie, acz mam nadzieję treściwe. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka trzymajcie się. Pa pa!